Panie trenerze, trzeba przyznać, że postawiliście naprawdę trudne zadanie AZS-owi i chyba, no mimo, że punktów z Gdańska nie wywozicie, to jakiś uśmiech na twarzy musi się pojawiać, bo w siedmiu postawić tak ciężki opór liderowi, który jeszcze meczu nie przegrał, no to chyba nie było łatwe zadanie. Powiem tak, jadąc tutaj w sześciu zawodników, wiedziałem na co ich stać, tak? Po pierwszej połowie, po pierwszej tutaj, jak gdyby w pierwszej połowie o grze chłopaków i tak dalej, widziałem ogromne zaangażowanie, za co im serdecznie dziękuję i jestem dumny z nich, że zostawili takie serce i tyle potu wylali. I wiedziałem, że możemy pokusić się o małą niespodziankę. Wiedziałem, że będzie no, bardzo ciężko, tak? Ale wierzyłem w nich do końca. No niestety, nie ustrzegliśmy się małych błędów, a futsal jest taką grą, że taki właśnie najmniejszy błąd powoduje to, że wyjeżdża się bez punktu. Czy tym bardziej nie szkoda, że tak wąsko kadrowo przyjechaliście? Nie szkoda tej choroby, która was rozłożyła w tym tygodniu? To znaczy się, no pewnie, że szkoda, tak? Im nas jest więcej, tym powiedzmy chłopacy no, nie muszą tyle grać na boisku, tak? I nie ma jakichś takich pochopnych decyzji, jakichś spóźnień, jeśli chodzi o kontry i tak dalej zawodników, ale tak czy inaczej zagrali świetny mecz. Myślę, że Gdańsk może niedługo, ale zapamięta ten mecz, bo na pewno nie było dla nich to łatwe. Gratuluję im awansu do Ekstraklasy, wygranego meczu, także dziękuję. Z trybun jeszcze było widać jedną bardzo fajną sytuację, jeśli chodzi o wasz zespół. Coś, co się chyba często nie zdarza przy tak stykowych meczach. Mianowicie, gdy sędzia nie odwizał faulu dla Gdańszczan, wybiliście piłkę na aut. No tylko gratulować. Nie, no wiadomo, no, sędziowie też się mylą, więc jeśli widzimy, że to jest ewidentny, tak, wasza ewidentna, powiedzmy tutaj, ewidentny błąd sędziego, to oddajmy piłkę, no gramy fair, tak. Tu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę wygrać i iść po trupach, że tak powiem, tak. Gramy fair, tak widzieliście i myślę, że, nie, że kibice i drużyna z Gdańska, może nie podziwiać, ale wydaje mi się, że kibice mieli dużo do oglądania i gra była non-stop, praktycznie nie było jakiegoś przestoju i tak dalej, szybkie podania, szybkie kontry, więc na pewno kibice się nie nudzili. Wojtek, tak ciężkiego meczu tutaj w Gdańsku ligowego w tym sezonie jeszcze nie było. Miałeś już sporo nerwów chyba straciłeś z tego, co obserwowałem Ciebie na ławce. No sporo, rzeczywiście. Drużyna z Unisławia dzisiaj zagrała chyba taki kapitalny mecz, można powiedzieć, idealny, gdyby tylko punkty zdobyła jeszcze. Aczkolwiek no, trzeba pochwalić tę drużynę, bo to są młodzi chłopcy, którzy bezkompromisowo właściwie tutaj nas, można powiedzieć, objeżdżali jak tyczki momentami, więc tutaj trzeba się dokładnie zastanowić nad tym. No i cóż, no, cieszą 3 punkty, nie cieszy gra dzisiaj, bo właściwie były tylko momenty, a to za mało. To jest trochę tak trudno grać, jak przyjeżdża 6 osób a ma się pełen skład i człowiek myśli, że mecz jest wygrany już i ile to tylko bramek się strzeli. No i chyba to nas zgubiło. Aczkolwiek ktoś tam, no, starałem się przestrzegać chłopaków, że w 6 czasami dobrze się gra, jak się ma 2 na zmianę, się fajnie zmienia i można dobry mecz zagrać. Chociaż nam kiedyś się nie udało na Wiśle, więc spodziewaliśmy się, że tutaj też tak troszeczkę odskoczymy rywalowi dość szybko, a to się nie udało i było ciężko. Na ile właśnie ten mecz ustawiły te bramki, które straciliście dosyć szybko i potem trzeba było praktycznie przez cały mecz gonić wynik, jedyne prowadzenie, na które wyszedł AZS w tym meczu, to prowadzenia 7-6. No tak, ja już ubranego oczywiście piątego zawodnika w gotowości, czekałem do ostatniego momentu, udało się to rozwinąć i bez tego. Co cieszy, że walczyliśmy do końca i ten mecz na naszym korzyść w końcu się rozstrzygnął. Aczkolwiek rzeczywiście ten początek dużo tak nas kosztował, bo była taka, powiedzmy, taktyka dzisiaj grania dziwna na 3-4, taka założona. Trochę Tomek Musik wypadł, więc troszeczkę musiałem zmienić delikatnie, ale gdzieś tam w meczu myślałem, że wystarczą 2 czwórki, ale moja dzisiaj nie dojechała na mecz, więc trzeba było szybko zmieniać. Potem trochę się odrodziliśmy, ale to dzisiaj było i tak słabo. Na ile to był no, jednorazowy wypadek tej słabszej gry, a na ile być może no, jakaś obniżka formy była? Tutaj chciałbym wrócić jeszcze do wydarzenia sprzed tygodnia, do Ampów, które też nie wyszły. No tak, gdzieś tam te akademickie może mają jakiś wpływ na to, bo te granie tam było zupełnie jakieś takie no nie nasze, nie takie jakbyśmy chcieli. Pierwszy dzień nam nie wyszedł tam i generalnie cała gra się posypała i właściwie nie było już co zbierać, można tak kolokwialnie powiedzieć. No i tutaj trochę mamy pokłosie tego możliwe, aczkolwiek no, nie oszukujmy się, tutaj 5 osób było na tych akademickich, czy 6, a mamy drużynę trochę szerszą w składzie.
No i nie sądziłem, że aż tak to się potoczy, że zaczniemy jak to jak na akademicki. Każdy mecz z handicapem rywal zaczyna i trochę trzeba gonić. No na szczęście to się na naszą korzyść tutaj zakończyło i z tego się cieszmy. Dzisiaj to spotkanie, no jak sam Wojtek Pawicki powiedział, no nie wyszło wybitnie AZS-owi, ale chyba po tym poznaje się też drużyny dobre, że potrafią wygrywać nawet takie mecze, w których nic nie idzie. No tak jak się mówi, no takimi meczami robi się mistrzostwo. No my też przed meczem wiedzieliśmy, że oni przyjechali w okrojonym składzie, tak też mi się trochę wydaje, że po prostu ten mecz już wygraliśmy przed meczem. Myśleliśmy, że pójdzie łatwo, pięknie i przyjemnie, a było odwrotnie. Jedna, druga szybka bramka. No i szło jak po grudzie. Od kilku meczów no dostajesz tych minut coraz więcej, można powiedzieć, a więc procentuje ta praca no już od 2 lat w tym zespole? Tak, no cieszę się, że trener zaczął dawać mi szansę. Myślę, że w miarę je wykorzystuję. I myślę, że jeżeli będę dalej trenował i mocno pracował, to mam nadzieję, że w końcu debiutuję w Ekstraklasie.